O, dobry panu naczelstwu. Dzisiaj to nie jest dobry. Nie jest dobry, no to dobrze. Właśnie, jak to tutaj świecie, działa? Nie? Czemu nie ma tablicy informacyjnej budowy tutaj? Czemu? Panie. Dobra, jak to pan się zapatruje? Może być taka budowa bez tablicy informacyjnej, czy nie? Czy się nie zna pan na tym? Nie wie pan na to. Zapytam kierownika budowy, który jest odpowiedzialny. No właśnie, gdzie jest kierownik budowy? No a pan tutaj... No to jak się pan zapyta, to pani to odpowie. To dobrze, to dam panu tam pismo na dziennik podawczy. Wyślę w tej sprawie. Gdzie jest tablica informacyjna budowy? I tak, patrzę, tak tutaj naczelnik tutaj robi. Niech się naczelnik weźmie tutaj, do roboty nawet. Jak się dobrze ładuje, ciężko to jest, czy nie? Lekko. To zaraz spróbuję. I tak naczelstwo tutaj nadzoruje budowę, a nie wie kto to jest. Czy nie ma tablicy informacyjnej budowy, nic to nie ma. A co to dodaje? Będzie to dane wszędzie. Tyle o ile. Dasz tutaj wywiad, tutaj, jak to, co to za firma robi? Ten Airbud? Jak tam widać na samochodach? Pytać może, wiesz? Ale nie musi być. No ja piszę na samochodzie, to zobaczyłem. Zaraz pójdę. No i to by było na tyle tutaj z terenu budowy. Śmiech tutaj, czyli wesoła robota jest. Mało załadowałeś coś, czy siły nie masz? Kierownik stoi z rękami w kieszeni, no i dobrze wszystko gra. I to by było na tyle z placu budowy.